Siemanko, z tej strony Avengar, a dzisiaj jest ze mną... Dzień Justom, uszanowanko, dzień dobry, witam. Tak jest, i gramy w Path of Exile. Jak widzicie, moja postać leży w wodzie, jego pewnie też. No, jeszcze nie wstałem. Dobra, ja już wstaję, biorę moją pałę i napierdalam. No ja też, ja już Driftwood Wanda zbieram. W razie czego, to tak fabułą się przejmować... O! Nie umarły, to zaraz. Nie mogę mojego pitolenia uskuteczniać teraz. Dobra, ogólnie to specem od fabuły jest Avengar, ale nie będziemy się fabułą przejmować. Specem od fabuły, pewnie. Muszę jednak trochę przyciszyć ciebie. Dobra, już wszystko powinno śmigać. Ale fabułą się będziemy przejmować, zostawimy to dla was, dla widzów, żebyście też mieli jakąś radość z grania, jeśli zdecydujecie się wejść do Path of Exile na własną rękę. Teraz się nie będziemy nawzajem widzieć, bo jesteśmy w tak zwanej lokacji dla... Znaczy takiej dla lokacji... To jest pierwsza lokacja, nie? Do której się pojawicie. No. Żeby z kimś pograć, musicie przez nią przejść, dotrzeć do miasta i dopiero jak wyjdziecie do następnej lokacji i dodacie się do płaty, to możecie grać ze znajomymi. No i właśnie. Ogólnie mechaniki, no kurczę. Nie wiem, czy to ja powinienem tłumaczyć te mechaniki, czy powinniście po prostu... Zależy, jakie mechaniki chcesz tłumaczyć, mogę ja spróbować. Właśnie, bo chodzi o orby, o gemy, o wszystko i tak dalej. No to jest... Ogólnie to jest typowy hack and slash, tylko że z jedną niespodzianką, że tak powiem. Muszę ją właśnie znaleźć, bo już nie pamiętam... Pod P jest. No, także proszę sobie spojrzeć, to jest to wszystko, to jest drzewko talentów dla każdej klasy i każda tutaj klasa macie takim teraz nowym featurem, jest taki ładny awatar przy miejscu, w którym zaczynacie. Zajebista sprawa. Ale generalnie to nie jest takie trudne, to drzewko, tylko trzeba zrobić tak, że kilka pierwszych buildów, które będziecie grać, to powinniście sobie sami po prostu wygooglować. Bo jak będziecie sami składać build, to o ile normal przejdziecie bez problemu, o tyle na Cruelu i Mercilessie dostaniecie takie wciry. Bo gra nauczy was bardzo, bardzo mocno, że potrzebujecie resów. No właśnie, a możesz teraz zdradzić naszym dwóm widzom maksymalnie, czy tam trzem, zobaczymy jak to wyjdzie, na jakiej lidze gramy i jaka to będzie karuzela śmiechu. Gramy generalnie na lidze Essence, ale na hardkorze, więc jeżeli padniemy, to mamy po postaci. No właśnie. Ja już właśnie wbiłem drugi poziom i jak widzicie pikuje 16% zwiększony armor i plus 16 do HP. Tak, ja to sobie stałem i się gapiłem na drzewko, więc trochę zmuliłem, ale spoko, generalnie spoko. No jak już będziemy razem popylać przez mapę, to powinno być trochę prościej, szybciej i ciekawiej. No teraz też ciężko się bije, bo nie mamy za bardzo umiejętności do clearowania. Ja na przykład muszę zabijać pojedynczo wszystkie moby. Ja fireballem cisnę i w sumie teraz... Nie wiem, czy to tylko wrażenie mam tylko, ale ten fireball zdaje mi się tyrać więcej niż za pierwszym razem, jak przechodziłem. Może to dlatego, że już teraz trochę bardziej wiem, jak się steruje w tym, bo tak jak... No, jest inaczej. Ja na przykład pamiętam, jak Crispina uczyłem grać, to Crispin nie wiedział, że trzeba wciskać prawy, żeby odpalić fireball, tylko cały czas napierdalał lewym. Aha, no właśnie, no to Crispin to swoją drogą Crispin Flakes z Europki, to kojarzycie najmniej toksycznego gracza w naszej grupie. Tak, najmniej toksyczny gracz numer uno. Teraz tak, na kanale Avungura jest super informacyjny filmik o przedmiotach, o tym jak zbierać przedmioty, w ogóle o podstawach Path of Exile. Będzie tego więcej, możecie... tak swoją drogą. No, więcej, no to tam możecie zobaczyć, jaki podstawowy błąd popełnią teraz. Chociaż nie jest taki wielki błąd, bardziej chodzi o to, że zbieram białe przedmioty, żeby na początku je posprzedawać. Później już jak wyjdziemy z tego pierwszego miasta, to nie będę ich w ogóle dotykał. No na początku spoko, czasem jak są... Niektóre białe przedmioty są warte podnoszenia. Zwłaszcza w endgame'ie, bo później się z nich craftuje naprawdę fajne rzeczy. Ale no tak... O proszę, drugi poziom. Tak w early game'ie to średnio. Chociaż na początku to i tak nie ma co zbierać, więc... Może być. Co to dobra, jest? Dobra, to teraz tak, pierwsze punkty. No ja już jestem w mieście. Generalnie.
Ej, no ja trochę się spowolniłem, znaczy biegam sobie tak tutaj, prawda, ten. Spoko, ale już widzę, masz drugi poziom, także jest okej. No właśnie. Pusty staż. Spoczko. Nie mam nic dla ciebie w razie czego, więc wszystko po prostu sprzedam. Tego nawet nie identyfikuję tak swoją drogą, bo to jest jakiś trash i nie ma sensu tego identyfikować, szkoda scrolli na początku. Dobra, gdzie ja poszedłem, że się tak zakręciłem zaraz? Aha, bo to jest woda. Dobra, to już wiem, gdzie iść mniej więcej. Aha, no na pewno nie w hordę zombiaków. Zakręciłem się na mapę, nie? I tak wlazłem prosto w sam środek Dobra. pięciu utopców. Ground Utopielców Slam i raczej. Molten Strike. Co by sobie tu wziąć? Ja wezmę sobie Ground Slam. No kurde, ej! Łażę i teraz mam ścianę z tych. Z kamieni, coś jest nie tak, gdzieś nie tak jak trzeba poszedłem. No powinieneś iść cały czas w prawo. No to tam szedłem, to tam też mi. Aha, dobra, źle spojrzałem na mapę, myślałem, że to jest. Ktoś Tutaj w się ogóle też macie podnosił. Guild Stash, z którego możecie korzystać na normalu, bo na normalu są tam jakieś przedmioty, na hardkorze raczej nie wiem, czy będziemy grać. Ja może będę później, nie wiem jak zresztą. Ale no, jak chcecie, to korzystajcie ze wszystkiego, co tam jest. Tylko najpierw musicie napisać do mnie, żebym was przyjął, to jest taka... No ale to u mnie na A, kanale jest tyłek. macie wideo, jak zagrać z nami. No i zaczyna się prawdziwe granie łyżką, czyli uciekanie i walenie z odległości. Ty będziesz bił z różdżki, a będę bił z aksa. Zobaczysz, Dobra, chwila leży. gdzie mu to sprzedaje. Dobra, no jakieś tam przedmioty wypadły. Superior Mana Flaska w sumie na trzecim levelu sobie podmienię. O, Ty, już mam. superior to ma quality, to zbieraj, bo to się później wymienia na bable. Czekaj, Medium Mana Flask. Gdzie jest ten Superior? Nie widzę go, bo go podniosłem i. Chyba, że. Aha, dobra, to nie ten, to nie był Flask, to był Shield, ten co innego. No to nie. No już się przyzwyczaiłem, że tylko Superior Mana Flaski mi wypadały tam na normalu, no. Co ja poradzę. Easy. Widzę, Dobra, że widzę. jakiś... Patrzcie, tutaj jest. Oj, Jakbyś myślał, dobra. wiedźma. Oj, dobra, nie mam taki cwaniaczek. Dobra, no to oczywiście nie ten, nie pilnując fabuły, przewijamy wszystko. Tak, ja już wychodzę na The Coast i czekam na ciebie. Będziemy tyrać dalej. Generalnie... Posprzedawać śmieci. Nie, to on. Odpalę sobie portal efekt, żeby szpanować na nagraniu. Czy ty masz już na tej postaci portale? W sensie portal Nie. efekty? Znaczy portal efekt mam generalnie jako mikrotransakcję przypisaną do konta. Bo jak kupowałem Guild Stash, to była promocja, że dostawało Aha. się skrzynki randomowe. I ta skrzynka tam mogła zawierać chyba mikrotransakcje o wartości chyba tam od 40, a mój portal jest warty 125 czy coś takiego. No No, nieważne. to nie jest takie słabe. Nie jest, zwłaszcza jak zobaczysz jak wygląda. No i teraz możemy już tyrać sobie razem. Tutaj na tych takich książeczkach na mapie macie też teksty właśnie związane z fabułą, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę czytać. Twój zombie właśnie mnie uderzył. Mam mu wyjebać gonga? Wcale nie uderzy. Urejenia masz. Cfel. Dobra. Generalnie będę potrzebował dużo armora. Ty zakładam idziesz pod shielda, czy pod evasion. Energy Shield raczej. Dobra. Musimy uważać. O kurwa. Po co ja tyle tego No tak luruję? trochę wleźliśmy prosto w ten. Easy peasy. O kurwa. Wow, easy peasy, no. Damy radę, cicho. Ginąć, ginąć. Leżeć. U. Ja nie mam Ty, jak to prawie całe bije? many. Leżeć. Dobra, już. Wszystko załatwiłem. Rozwiązany problem. Koniec. Iron hat, bieram. 14. Tu, wszystko musimy zabijać, bo jak nie będziemy mieć poziomu, to Tak, nas ej. zjedzą. No. Yes! Oczywiście, klasycznie jesteś do przodu z podziałem, bo chyba czegoś nie zabiłem na początku. No bo ja wybiłem całą lokację. No, ja raczej nie dotykałem tego.
Generalnie jak spotkamy esencję, to nie wiem, czy chcemy ją ruszać. Ale o, spróbujemy. Zaraz. Czekaj, dodam sobie poziom. Więcej życia i jeszcze więcej armora. Fajne jest to, że będziemy mieć te twoje zombie, które będą tankować. To jest przyjemna rzecz. No, czasami będą, ale czasami nie. A czasami będą spierdalać razem z tobą. No właśnie. Właśnie o tym mówić, nie? Masz to, bo to mi niepotrzebne. O, superiory jakieś. Da, 8%. O, super. Z Energy Shieldem. Biorę. Biorę. W ogóle, nie chcę nic mówić. Tu jest gdzieś ta Fire Fury, czy jak ona się tam nazywa. Ta szmata. Wow, już mam Energy Shielda zbitego, szybko poszło. Wow, Portal Scroll mój. To bieram. Nie ganie mnie ciecio. Nie będziemy grać tak jak wcześniej, że ci oddaję wszystko, bo tu na hardkorze jestem biedny, nie mam tu nic. Spoko, no jeden Portal Scroll zostawiłeś. No tak, no bo to już był twój, nie mój. Co ja ci będę zabierał? Chyba był twój. Jak był mój, to właśnie mi okradłeś. Już tutaj łazi, ty. Ta, o kurwa. Wiesz co? Musimy ubić te moby. No tak trochę. Chodź, tak. cofnij się w tą stronę. W którą stronę? Aha, dobra. Tutaj, na dół, do mnie. Ona i tak tu idzie. Dobra, idę ją face tankować. No tak, płonę. To nie płoń. Albo uciekaj, nie wiem. No staram się, nie? Nie wiem, które te kurwy kanibale są twoje. Nie słyszałem. Te brzydsze. Dobra. Gin, fajnie. Szmato. Leżeć. Nie mam many. Jezu, jak będziemy bić do minusa. Dobra. Ty, miecz, ja sobie ten miecz wezmę. Dobra. To wyrzucę. Nic nie. Fajnie. Czekaj, może ten Spirit Shield mi się przyda? No nie, to jest ten taki sam. Superior no, Iron. O, to też dla mnie. Nice. Co to daje? 11 strępa! Kurwa, bier. Wow. No i generalnie jak spotkamy esencję, to może być naprawdę ciężko, panie. To będzie bardzo. Tu jest jakiś ice shot. Aha. To wziąłem. Wziąłem miecz i nie mogę używać mojego głównego skilla obecnie. No, to tak ten. Ice shot to mogę sobie wziąć w sumie. A weź sobie. To do łuku to i tak z tego nie skorzystam. Nie, bo tu mobek jeszcze lata. O, takie itemy zbierajcie. To mówi, też już tłumaczyłem, zobacz sobie. Chromatiki. Tak, kolorowy, no chromat. Jak są trzy sokety połączone, to one dają wam chromatik orby, które przydają się przy craftowaniu. O, wyglądasz jak mob i dostałeś fireball. Sam wyglądasz jak mob. Z tą swoją armią pedałów. Odsuń się. Idziemy. O, portal! Dobrze! Puf! Pierwszy waypoint na hardkorze. Żyjemy. Dobra. Idziemy na Tidal Island. Wyczyściliśmy potrzebujemy... ten całą lokację? Nie, ale i tak jeszcze będziemy tam wracać. Który mamy? Ja już mam prawie czwarty, brakuje mi tam 5 barów. Także. Tylko, no, że problem jest taki, bo tu na końcu będzie elitka. I ona bije z lodu chyba, z tego co pamiętam. Także pozdro 600. No, tam fajnie flaczki wypadły. O, portal. To ja będę robił portale, bo moje są ładniejsze. Spoko. Bang. No i co, no moje osobiste, ogólne wrażenia z Path of Exile po przejściu pierwszych tam trzech, czterech aktów. No doszliśmy do czwartego aktu razem, jak pierwszy raz no, pierwsze trzy akty, to jest takie w sumie... Sam nie jestem fanem hack and slash w ogóle, Diablo to nawet mi się nie chciało dotykać, tylko dotknąłem... Kurczę, Torchlighta dwójkę chyba dotknąłem, to mi się tam jeszcze w miarę podobał. A Path of Exile sam w sobie jest taką siekanką do odstresowania się, nawet nie trzeba tak na dobrą sprawę bardzo się przejmować fabułą, bo rzeczywiście... Aha. Tu jest mobek. Idealny moment na level. Tankuj się lepiej, no. Cofaj. No wiem, widzę. Trochę nie w tę stronę, ale... Wiesz, że zaraz zginiesz. Dobra. Nie zginę, wow. Bo dostałem level. Sneaky biki. Nie wiedziałem, że dostaniesz level. Dobra, wytłukę ja wszystko. O, weź, bo mnie fokusuje ciągle. No, leżeć. Gin! Kurwo! Bang! O, wreszcie, dobra. Medicine chest.
I znowu Superior armor. Chainmail. Chociaż... Evanescent Energy Shield, to tą tarczę możesz chcieć. I tu jest znowu Chromatic. To Chromatica zabieram. Ty masz Life Flask. Ile masz Life Flask? Czekaj, mam medium mana flaska do podmianki. To sobie wezmę. Skill point, czekaj, już ci mówię. Co ty chciałeś wiedzieć? Ile masz flasek life? Dwie. To czekaj, dam ci jedną. Żadnej nie... Masz. To dzięki. Dobra, dodam sobie poziom. I tu jest esencja. I to jest problem, bo... Czekaj, co to jest za esencja? Nie to. A... Iron Ring. Tu leży leather cap, jak chcesz pod dodża, to weź sobie. Zaraz. Whispering Essence of Woe. Z tego co pamiętam, Essence of Woe tworzy takie kulki z prądem, które gonią cel. Więc to może być problematyczne, no ale dobra. Gotowy jesteś? No, nie odpala jeszcze tego, nie. No ale dobra, już mam. Nie, no, nie odpaliłem jeszcze, spokojnie. Zaraz, dobra, okej, okay, no to położymy jej i wtedy się przygotuję lepiej. Chyba, że zaraz się samo włączy. Patrz, no to czekaj, bo nie mam nic lepszego na razie. Do założenia w sumie. Tu leather capa zidentyfikuję. Okej, okay, niech będzie. Lepsze to niż nic. Dobra, możemy próbować. Tak? To odsuń się. No. Zacznij od ubijania mobów. Jak coś. Okej. I te no, kulki ganiają. Spieprzaj przed tym. No, myślisz, że co robię? O kurwa. O, ła. Pizdy węża, Jezu, jak to bije. Jezu. Prawie leży. O, dobra. Mamy grę. Moja esencja. No i nice. Gemy dostałem, levele. Swoją drogą, tego chyba jeszcze nie wytłumaczyliśmy tu na materiale. Nie wiem, ty tłumaczyłeś gemy na tym filmie? Nie. Nie robiłem tłumaczenia no to, gemów. No to na prędkości można powiedzieć, że gemy zyskują levele razem z postacią, jak są założone. Tak, maksymalny poziom gemu to 20. Tutaj na przykład możecie zobaczyć, obecny level gema jest 3 na Heavy Strike u mnie. Wymaga poziomu tam 4, 16 siły. I na dole macie ten pasek z expem. Jak widzicie, wymaga teraz 1544 expa do kolejnego poziomu. No, jak wiecie, gem na 20 poziom, no to oczywiście będzie mocniejszy niż ten na pierwszym, to jest oczywiste, nie? Dobra, wracamy do miasta. Nie będziemy tutaj marnować czasu, także... Ty, no, expy możemy nabić przecież. No, ale to i tak będziemy później przechodzić przez mód flatsy. Aha, ale no, dobra. To chyba, że... No to... O, scroll jak uważasz. Dobra. Fu! No, pokazuj to swoje... O, ładnie, udałem się. Dobra, czarna dziura. No nie? No. Dobra, sprzedajemy i tamzy. A medicine chest. Quicksilver flask, yes! O! No, właśnie, to polecam wziąć to jako jedną z pierwszych nagród. Dla wszystkich graczy ever. I też dobra. Swoją drogą, tutaj, zobaczcie sobie to, to jest mechanika tej ligi. Czyli te essensy, w tym wypadku macie essence of woe, whispering to jest najmniejszy tier. I zobaczcie tutaj, na esencji macie napisane, że upgrade'uje normal to rare item. I w zależności od itemu jest pewien bonus. Tutaj na przykład na one handzie macie 10-19% increase spell damage i tak dalej. Fajna sprawa. De facto, robisz coś teraz? Nie tradujesz nic, nie? Sprzedałem co miałem i już teraz nic nie robię. No to weź trade. Patrz, też pokażesz tamtą esencję. No, pokazuję Whispering Essence. No weź ją sobie, możesz sobie jej użyć na czymś, bo ona... Tak, dobra. Na białym okay, itemie normalne. Możesz ją odpalić. Aha, no. Fajne. Full damage, maximum energy shield, to chyba na armor bym sobie nałożył ją. No tam dostaniesz jeszcze kilka innych bonusów, poza tym, co jest napisane, tylko ten jeden jest gwarantowany no, po prostu. No, losowy, tak, wiem. Dobra, no to niech leci na... Czekaj, muszę to zdjąć. Gema wyjąć. Teraz. Dopiero. No i co, dostałem maximum life, maximum energy shield. O! Okej. Okay. Odbija jeden punkt obrażeń. Nice. Jak mnie ktoś z bliska, w sensie na... Zawsze coś. Dobra, jak coś, no. To będziemy szli waypointem, a nie tym portalem z powrotem. Dobra, skoczymy no, na okay. The Coast. Bo z The Coast będzie najbliżej. Bo jak jesteśmy już tutaj,
Dobra, to usunę. Wziąłem sobie teraz cleave'a zamiast ten. Wziąłem sobie inną abilitę, bo skoro tamta nie działa. A, mamy flaszeczkę, no tak. No, nie idzie nam najgorzej. Myślałem, że z tymi esencjami to będziemy mieć przesrane, bo... Swoją drogą, materiał w 60 FPS-ach leci. Także wyobraźcie sobie te optymalizacje. Ja nie mam super dobrego sprzętu i tak właściwie to abstrahuję bardzo od 60 FPS-ów we wszystkim, a tak postanowiłem, że teraz jak nie muszę przerabiać materiałów tak naprawdę, bo mogę już od razu świeżo nagrany materiał na surowo wrzucić na YouTube'a, to pomyślałem, że poeksperymentuję z tymi 60 FPS-ami tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie na hostingu już. Może YouTube trochę to polepszy, może to pogorszy, ale myślę, że będzie spoko całkiem. Raczej pogorszy. Dlatego YouTube ma akurat tendencję. No zobaczymy, no, ja mam tak dosyć chory bitrate ustawiony na wideo. Ale ten, to co wrzucam na YouTube'a, to ten, właśnie gorzej wygląda tylko dlatego, że o superiora jakieś, dobra, wezmę. Gorzej wygląda wszystko przez frame rate, nie przez... przez sam, jakby samą jakość materiału. Także myślę, że teraz jest lepiej trochę z tym. W ogóle szukaj tych gniazd, bo mamy znaleźć te trzy gryfy. Okay, no. I jeszcze musimy iść po tego nekromancera. Tam na dół. O, level. To już piąty. O nie. Piąty już? No. Szybko idzie, no szybko. Tak. Ty czekaj, piąty, a nie... No ja wiem piąty mi nie teraz. Bardzo. Czemu? No który masz poziom? Czwarty. No tak, dobra. Wszystko śmiga. Coś ten... Aha, bo źle przeliczyłem... Spoko, zabijemy. Mam nieumarłych, nie? O! Nie, jak będzie na mnie szarżował. Ty! Dobra, mam level, to możemy... Bang, bang. Leżeć. Ma to... No, i fajnie. Co tu jeszcze jest? Jakiś zombie niebieski. To bym chciał zabić. Frenzy SD match. O Jezu, o Jezu. Nigdy, ever, nie przejmowałem się tak bardzo tym, że coś mnie bije. Aż do teraz. Jezu, taka patologia. Dobra. Masz tylko jednego zombie chyba. Nie wiem, powinieneś postawić trochę więcej. Tak, chyba. Tak. Bank. Trochę many chciałem przeszczędzać. Przy okazji, ale no... Dałbym ci flaszkę, ale mam tylko jedną moją tą, więc... Nie, spoko, ja na razie nie marnuję flaszek. Przecież znaczy, wiem, przecież... one się regenerują, ale... Dokładnie, jak się zabija. Pij te flaszki cały czas, stary. To... O, jest trzecie gniazdo. Ale musimy znaleźć jeszcze to zejście do tego nekromancera. Bo to jest skill point chyba jest za to. Albo nie? Albo jest Book of Regret chyba za to. Nie pamiętam już. Jest jakaś nagroda w każdym razie, którą warto zgarnąć. No, prosto i przyjemnie, nie trzeba wytłumaczyć nic. No, generalnie w ogóle Paweł Wegzaj, tak jak nawet Krysu gadał, że kurde, nie lubię hack and slash'y, ale przyjemnie się gra, bo nie trzeba się za dużo myśleć. Jak nie chcecie naprawdę, dużo myśleć w tej grze, zróbcie sobie postać na softcore, zróbcie sobie jakiś prosty build. Chwila, mam jakieś lagi. Okej. Okay. Jakiś prosty build sobie wybierzcie, najlepiej tani, który nie wymaga tam dużo chaos orbów. I grajcie. I to naprawdę, uwierzcie mi, będzie się wam zajebiście grało, będziecie mieć fajne wrażenia bardzo z gry. I co, powoli będzie trzeba się zbierać do kończenia pierwszego odcinka. To myślę, że przejdziemy sobie tutaj na dół i tam będzie ten waypoint. Waypoint. Idealnie domkniemy to. A po Necromancera się po prostu wrócimy. No. I tutaj gdzieś na... Tu, w tą stronę chyba. Właśnie. Za mostem jest waypointik. Bang. Czyli gdzie ja poszedłem? Szedłeś w dół. A miałeś iść w lewo. No. Dobra. To co? No i fajnie. Dziękujemy serdecznie za uwagę.
Dokładnie. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby łapki pod filmem zostawić. I u mnie, i u niego najlepiej. Link właśnie, link do kanału Toma będzie oczywiście w opisie. I wzajem. I ogólnie co, no Niki widzieliście, Niki możecie sobie spocować. AWD Totem Wilder i Necro Genius Tom. Necro Genius Tom, no właśnie. Nie mogłem Genius Toma dać, bo już na pierwszej postaci był, więc lipa trochę. No. No i co, usłyszymy się, zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, tak. Cześć. Cześć, na razie, pa.